Szanowni Państwo, będziemy zaczynać. Co prawda nie hejnałem z wieży Mariackiej, ale będziemy rozpoczynać naszą konferencję. Witam wszystkich Państwa na trzeciej już edycji Międzynarodowego Forum Ochrony Środowiska przed zanieczyszczeniami elektromagnetycznymi. Temat dzisiejszego, trzeciego już forum brzmi pod temat bezpieczne limity. Witam serdecznie pana prezydenta miasta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego, gospodarza dzisiejszego wydarzenia. No, gdyby nie zgoda pana prezydenta, to byśmy tutaj w ogóle nie byli. Witam wiceprezydentów, witam pana wiceprezydenta Jerzego Muzyka, który będzie pełnił honory gospodarza, bo pan prezydent ma jeszcze inne obowiązki, więc bardzo serdecznie pana witamy. Witam przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, pana Bogusława Kośmidera. Witam członków Korpusu Dyplomatycznego, szczególnie panią Katarzynę Likus, konsul honorową Republiki Włoskiej. Oraz pana Frederica de Touche, konsula generalnego Republiki Francuskiej w Krakowie. Nim powitam dzisiejszych prelegentów, to pozwolicie Państwo, że przypomnę tym, którzy byli na dwóch poprzednich forum, a mianowicie prelegentów z pierwszego forum, pana profesora Włodzimierza Klonowskiego i pana profesora Ole Johanssona, który był gdzie? Tu, tutaj, tak? Witamy. No i najbardziej gorąco tegorocznych prelegentów. Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Proszenia. Witam z Włoch panią doktor Fiorellę Belpoggi. Z Francji pana doktora Marka Arazi. Z Polski pana Przemysława Kitowskiego. Witam pana dyrektora delegatury NIK w Lublinie, pana Edwarda Lisa. Z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pana doktora Jacka Stępnia i panią doktor Barbarę Gałdzińską-Calik, eksperta Urzędu Miasta Krakowa. I teraz poproszę pana prezydenta miasta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego o rozpoczęcie forum. Dziękuję. Więc szanowni Państwo, jesteśmy w tej chwili w coraz większym stopniu przywiązani do nowoczesnych technologii, które oczywiście w dużej mierze ułatwiają nam życie. Telefony komórkowe, smartfony wyposażone w wiele użytecznych aplikacji dostarczają nam bardzo dużo przydatnych dla wszystkich informacji. Z drugiej strony każdy z nas, używając urządzeń komunikacji bezprzewodowej, czy to w domu, czy w szkole, czy w miejscu pracy, czy w środkach komunikacji publicznej, sądzę, że każdy z nich zwiększa poziom sztucznych pól elektromagnetycznych w środowisku naturalnym. Wszyscy mamy obowiązek dbania o środowisko naturalne. Skoro jest tak, musimy zdawać sobie sprawę, że ważną częścią tego środowiska naturalnego są też pola elektromagnetyczne w przestrzeni nas otaczającej. Państwo, jako uczestnicy forum, wiecie o tym, gorzej jest przeciętnym obywatelem, że tego typu zanieczyszczeń nie widać gołym okiem. My, jako miasto Kraków, od kilku lat podejmujemy działania w zakresie właśnie wszystkich rzeczy związanych zmierzających w kierunku zrównoważonego rozwoju cyfryzacji w Polsce. Rada Miasta Krakowa kilkakrotnie wystosowywała rezolucje w tej sprawie do władz państwowych. W ostatnich latach na wniosek Rady Miasta Krakowa powstała mapa stacji bazowych telefonii komórkowej. Zakupiono oraz rozbudowano analizator widma PEM, dzięki któremu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska może zweryfikować poziom, źródło i rodzaj zanieczyszczenia PEM. Dodatkowo Urząd Miasta dysponuje ekspozymetrami. Nie wiem, co to dokładnie jest, ale PEM w celu bezpłatnego wypożyczenia ich mieszkańcom do indywidualnych
i niezależnych 24-godzinnych pomiarów. W tym roku oddaliśmy pod publiczną dyskusję i konsultację kompleksowy program ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi dla miasta Krakowa w lata 18-22. Warto dodać, że do strategii rozwoju miasta Krakowa wpisano w obszarze czwartym zatytułowanym Jakość życia działanie pod nazwę Ograniczenie emisji pól elektromagnetycznych PEM. Technologia cyfrowa jest w przededniu wprowadzania nowej, ewolucyjnej generacji technologii 5G. W celu przyspieszenia transmisji danych zaproponowano wykorzystanie częstotliwości, które nigdy wcześniej nie były używane w urządzeniach konsumenckich i których wpływ na nie został wcześniej zweryfikowany. Nieuchronnie spowoduje to również rozbudowę infrastruktury o nowe stacje bazowe oraz zwiększenie poziomów promieniowania elektromagnetycznego z zakresu mikrofalowego nieznanego dotąd w przyrodzie. Z drugiej strony dowody naukowe o negatywnym wpływie sztucznych pól elektromagnetycznych są coraz silniejsze. Stanowczo chcę podkreślić, że działania z zakresu ochrony środowiska prowadzimy w Krakowie w sposób kompleksowy z uwzględnieniem wszystkich, także tych najnowszych zjawisk, które pojawiają się wraz z postępem cywilizacyjnym. Nie mogliśmy pominąć tak gorącego i aktualnego tematu, jakim jest oddziaływanie sztucznych pól elektromagnetycznych. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie i za zajęcie się tym tematem, tematem bardzo istotnym, tematem, który jest, trzeba powiedzieć, takim troszeczkę jeszcze niedowartościowanym, zapomnianym, nierozpoznanym do końca, a warto to zrobić. W Krakowie taką osobą, która zaczęła ten projekt, zaczęła pokazywać zagrożenia, zaczęła pokazywać wszystkie sprawy z tym związane, jest pani radna Marta Patena, która przed chwilą otwierała tą konferencję. Chciałem bardzo podziękować jej za te działania i nie tylko za te działania, ale także za działania, które w ogóle podejmowała przez wszystkie swoje lata bycia radną miasta. Ponieważ w tej chwili postanowiła raczej się udzielać w Sejmiku Małopolskim, uważając, że kwestie poziomu też tego elektromagnetycznego należy przenieść na wyższy szczebel. Chciałem podziękować jej za to wszystko, co do tej pory zrobiła w naszym mieście. Jeżeli pani radna pozwoli, to chciałbym pani wręczyć odznakę za zasługi dla miasta Krakowa. Szanowni Państwo, emocje nie pozwoliły mi się, albo przeszkodziły mi przyzwoicie się zachowiać, a mianowicie nie podziękować publicznie Panu Prezydentowi za to odznaczenie. Bardzo proszę Pana Wiceprezydenta o przekazanie Panu Profesorowi, że publicznie dziękowałam. Proszę Państwa, ale nie byłoby tej blachy, gdyby nie mieszkańcy, którzy... Mówiąc kolokwialnie, nie odpuszczają nam. Gdyby nie mieszkańcy, którzy nie potrzebują żadnych badań naukowych, ani na szczurach, ani na ludziach, bo wiedzą, że szkodzi im to promieniowanie. A jak to oceniają? W prosty sposób. Jeżeli mieszkają w zasięgu stacji bazowej telefonii komórkowej i źle się czują, a idą do lasu i mijają dolegliwości, to jest niezbity dowód, że w polu elektromagnetycznym nie mogą mieszkać. Są, powiedzielibyśmy, pan prezydent mówił o ekspozymetrach, które miasto kupiło i które bada przez 24 godziny wpływ poszczególnych fal elektromagnetycznych na
na osobę, która ten ekspozymetr ma. Ci mieszkańcy nawet ekspozymetrów nie potrzebują. Doskonale wiedzą, kiedy są mocniejsze, kiedy słabsze, kiedy telefony są bardziej bądź mniej używane. I w zasadzie to im dedykuję ten mój medal, który dostałam od pana prezydenta, bo jestem całkowicie po ich stronie i dlatego angażujemy się w te działania, które się angażujemy jako całe miasto Kraków. To tyle.